W każdym kryzysie przychodzi pewne przyspieszenie. Tak było do tej pory w historii integracji europejskiej. Natomiast tak jak we wszystkim, czyli mamy szansę na to, że po kryzysie przyjdzie pewne przyspieszenie, ale tak jak ze wszystkim, wszystko zależy od ludzi. I myślę, że teraz właśnie dokonują się ważne decyzje odnośnie tego, kto będzie zarządzał najważniejszymi instytucjami europejskimi. I myślę, że nie było wcześniej momentu, w którym te decyzje byłyby tak ważne z punktu widzenia biznesu, z punktu widzenia banków, z punktu widzenia przede wszystkim wszystkich obywateli, podatników. Dlatego ten moment jest dość przełomowy. Nie zakładam, że nie będzie Brexitu. Uważam, że jest, zwłaszcza po wyniku wyborów europejskich, widać, jak silne jest wsparcie dla Brexitu w Wielkiej Brytanii. I Wielka Brytania jest jedną z najstarszych demokracji na świecie, gdzie bardzo ważne jest przywiązanie do tego, że podjęte zostały odpowiednie decyzje w referendum. Więc uważam i obstawiam, że powtórzenie referendum jest także niemożliwe. Raczej będzie to pewien kryzys, który jest, jakby jak powiedzieliby Brytyjczycy, protracted, już jest trochę przedłużony. Natomiast fakty są też takie, że myślę, że także tutaj podczas kongresu, tak samo w Izbie Gmin, nie ma nikogo, kto byłby w stanie dokładnie przewidzieć, co się stanie.